Kerry Fischer. Posłuszna żona. Tłumaczenie Agnieszka Sobolewska. Czyta Magdalena Szejbal. Rozdział pierwszy. Megi. Urząd Stanu Cywilnego w Brighton. 15 stycznia 2016. Na słowa prosimy wstać i powitać pannę młodą, w pierwszej chwili chciałam zacząć się rozglądać za oblubienicą w bieli. Dzień mojego ślubu, przypadł na zwyczajne popołudnie w połowie stycznia, z dala od dużych okazji w rodzaju Bożego Narodzenia czy Walentynek. Miałam trzydzieści pięć lat i nigdy wcześniej nawet nie mieszkałam z mężczyzną. Nie dlatego, że byłam ostatnią zakonnicą w klasztorze, za późno na wciskanie takiego kitu, kiedy u boku miałam dziesięcioletniego syna tylko dlatego że byłam uzależniona od nieodpowiednich facetów takich przed którymi ojcowie ukrywają córki w piwnicy i wylewają na nich gorący olej z okna na piętrze ja sama nigdy nie miałam taty tylko mamę która widziała w każdym dobro złamani życiem marzyciele pomyleńcy mama robiła tym niedojdom grzankę z serem i pozwalała im usadzić rozlazłe tyłki na naszej kanapie Właściwie powinna rzucać się po miotłę, żeby ich wygonić, a ona uśmiechała się i mówiła: Ma serce na właściwym miejscu, skarbie, jest tylko trochę postrzelony, wyrośnie z tego. Ale jakoś nigdy nie wyrastali. A potem poznałam Niko, który nie musiał z niczego wyrastać. Po tych wszystkich latach grzebania w koszu z przecenami w poszukiwaniu zupełnie beznadziejnych facetów, znalazłam kogoś, kogo nie trzeba było zmieniać i wyprowadzać na prostą. Kogoś, kto potrafił wstawać rano, utrzymać posadę, poradzić sobie z rozczarowaniem i frustracją, nie zostawiając pobojowiska, czyli puszek po piwie, długów i konsternacji. Faceta, który przychodził punktualnie, nigdy nie śmierdział wódą ani włamaniem i nie nazywał mojego syna sama bachorem. A do tego duży plus. Uważał, że jestem niesamowita, czy też incredibile, jak to czasem mówił, kiedy odzywało się w nim jego włoskie pochodzenie. W dodatku, zamiast z biegiem czasu uznać mnie za mniej incredibile, poprosił mnie o rękę. A dla kobiety z rodziny samotnych parkerówien było to równie rzadkie jak pewność co do tego, kto był jej ojcem. Kiedy więc szłam ze swoim synem samem pod rękę, w pełni gotowa na przysięgę małżeńską, powinnam czuć się jak alpinistka, która wreszcie osiąga skalisty szczyt po latach stania u podnóża góry i zastanawiania się, jak do cholery mam tam wejść. A czułam się raczej jak nieudolny trener piłkarski, na którego spada ciężar pretensji kibiców. I idąc, próbowałam podchwycić spojrzenie Franceski, córki pana młodego, Chciałam jej pokazać, że rozumiem mi, że nie będzie tak źle, jak się obawia. Uda nam się wszystko ułożyć. Ale nie podnosiła głowy z nastoletnim uporem, wpatrując się w podłogę, a w jej napiętym ciele wrogość walczyła z bólem. Chciałam się zatrzymać, poprosić naszą grupkę gości, żeby oddalili się na chwilę, bym mogła objąć ją i powiedzieć, że jestem po jej stronie. Znów zadałam sobie pytanie. Czy strategia Niko, nie pozostawienie córce żadnego innego wyboru, jak tylko zaakceptować mnie jako stały element jej życia, była słuszna? Teraz już za późno. Ościsnęłam ramię sama, próbując mu przekazać, że podjęłam tę decyzję nie tylko dla siebie, ale także dla niego. Moja mama, Beryl... Uwielbiała sama, ale jeśli chłopakowi ma się powieść w życiu, będzie potrzebował czegoś więcej niż lekcji ukrywania się przed właścicielem mieszkania w dniu płacenia czynszu. Przez ostatnie radosne takty, chapel of love, starałam się odciąć od wszystkiego z wyjątkiem niko. Chciałam delektować się tą chwilą, kiedy mężczyzna, który nie tylko do mnie pasował, lecz także mnie dopełniał, był gotowy zaryzykować i się ze mną ożenić. Pierwszy taki wypadek w ciągu trzech pokoleń pani Parker. Popatrzyłam na jego kark, na ciemne kręcone włosy, wciąż rozwichszone, mimo jego prób, żeby je poskromić, i poczułam, jak zalewa mnie fala radości. Nagle przyszła mi do głowy niebezpieczna myśl, czy nie pokonać ostatnich kilku metrów dzielących mnie od urzędniczki, robiąc gwiazdę. Uznałam jednak, że pierwszego dnia w charakterze członkini rodziny Farinellich, nie będę przekinać. Sądząc pominach większości z nich w całym swoim usłanym różami życiu nie zdobyli się nawet na maleńki podskok. Trzymałam się kurczowo nadziei, że przy odrobinie szczęścia i cierpliwości stopimy się razem z naszym potomstwem w coś przypominającego, normalną rodzinę. Chociaż to, co dla jednego normalne, dla drugiego oznacza kuku na muniu, będzie musiała wystarczyć nam rodzina normalna. Jak na nas. A potem piosenka się skończyła osłabła moja ochota na kołysanie biodrami oraz pstrykanie palcami i przeszliśmy do poważnych spraw dla dorosłych ludzi czyli do ślubu urzędniczka sepleniąc recytowała ceremonialne formułki aż doszła do pytania czy ktoś zna jakiś powód dla którego nie powinniśmy się pobierać Wstrzymałam oddech, przygotowując się na przenikliwy dźwięk nastoletniego głosu, który rozbrzmi w sali z takim natężeniem, że dotrze aż do hotelowego baru, gdzie wszyscy porzucą niedopite piwo i przybiegną zobaczyć, co się dzieje. Starałam się nie zwracać uwagi na niecierpliwe poruszenie, które wyczuwałam za swoimi plecami. Nie chciałam domyślać, jakie miny mają członkowie jego rodziny, wyobrażać sobie szyderczego niesmaku wykrzywiającego twarz jego matki Anny. Twarz o wyniosłym wyrazie, a nie uśmieszku na ustach jego starszego brata Massima, sugerującego, że patrzcie państwo, Niko znów robi coś głupiego. Ja Miałam nadzieję, że oficjalne przypieczętowanie naszej miłości skłoni ich do niechętnej, ale jednak radości z tego, że Niko odzyskał szczęście i spokój po tym, co przeszedł. Tymczasem, wnosząc po nastroju panującym w sali ślubów, można by pomyśleć, że zebraliśmy się tu na zbiorową kolonoskopię. Zerknęłam za siebie, szukając moralnego wsparcia. Kumpele z osiedla pokazały mi podniesione kciuki. Szybko się odwróciłam, żeby nie zaczęły wiwatować, jakby koń, na którego postawiły, właśnie wygrywał w cuglach. Już wcześniej widziałam, jak moja przyszła teściowa z dezaprobatą mierzy wzrokiem ich dekolty i cekiny. Bóg raczy wiedzieć, co Anna sobie pomyślała o kapeluszu mojej najlepszej przyjaciółki, który przypominał fikuśną czekoladkę z bombonierki, tyle że był bardziej pierzasty. Szukając otuchy, spojrzałam na mamę. Nie zawiodła mnie. Cała w uśmiechach wyglądała radośnie, jak kwitnący rododendron w sali pełnej ascetycznych czosnków ozdobnych. Powtórzyłam sobie w duchu jej słowa. Głowa do góry, kochanie. Spadłaś ich rodzinie z nieba. Daj jego córce trochę stabilizacji i miłości. Chciałam chociaż raz w życiu poddać się romantycznej wizji miłości. I uwierzyć, że to wyjątkowe uczucie mieni się cudownym blaskiem, a nie jest czymś z powodu, czego patrzysz w lustro i dziwisz się własnej głupocie. Kiedy składałam małżeńską przysięgę, patrzyłam w oczy Niko. Czerpałam od niego dobroć, ciepło i czułam się bezpiecznie jak w kokonie, odizolowana od reszty sali. Ale spojrzenia Franceski wwiercały mi się w plecy, dlatego zacięłam się, wymawiając drugie imię Niko, Lorenzo. Wyobraziłam sobie, jak cała rodzina przewraca oczami, Niko ścisnął moją dłoń, przypominając mi, że rozmawialiśmy o tym, jakie to może być trudne, przygotowywaliśmy się na to, że jak to lubią mawiać politycy. Jesteśmy w tym razem. Nadal jednak czułam, że pretensje Franceski wdzierają się między nas jak cierń, szukając pęknięć albo szczeliny, w której mogłaby zapuścić korzenie niezgoda, zduszona wściekłość na to, że dwa lata po śmierci jej matki Niko postanowił ponownie się ożenić. Mimo moich szczerych wysiłków, żeby lepiej ją poznać, Franceska albo udawała głuchą, albo była zwyczajnie niegrzeczna. Czasem twarz jej się rozjaśniała, kiedy proponowałam wyprawę do kina albo wyjście na kolację, po czym szybko z powrotem pochmurniała, jakby wykazywanie choćby cienia entuzjazmu dla moich pomysłów oznaczało nielojalność wobec jej matki. Przypuszczałam, że przejście na nasz ślub zapewne uznałaby za zdradę do kwadratu, więc zasugerowałam Niko, że lepiej byłoby dać jej wybór, czy pojawić się na ceremonii, czy nie, ale Niko był stanowczy. Chcemy być rodziną, nie jakąś grupą towarzyską, z której można się wypisać według własnego widzimisię. Musimy reprezentować Zjednoczony Front. Koniec końców to jej da poczucie bezpieczeństwa. No, ale dlaczego ponowne małżeństwo ojca miałoby być dla Franceski powodem do świętowania? Dla trzynastolatki musiało być dobitnym dowodem na to, że pamięć o jej matce coraz bardziej blednie. Że ojciec. Człowiek, którego ból po stracie był równie silny jak jej, nauczył się żyć bez żony. Więc teraz Franceska z trudem samotnie podtrzymywała wysokie standardy żałoby. Kiedy usłyszałam za plecami krzyk, na sekundę zamarło mi serce, bo pomyślałam, że Franceska w końcu straciła panowanie nad sobą. Nawet urzędniczka przerwała, gdy wrzask odbił się echem po sali. Na marmurowej posadzce rozległy się kroki tak lekkie, że mogły należeć tylko do Sandra, siedmioletniego bratanka Niko. Za nimi stukot wysokich obcasów, a potem trzaśnięcie drzwi. Oparłam się pokusie, żeby się obejrzeć i zmusiłam się do słuchania urzędniczki, zbliżającej się do słów, których się bałam. Tego kawałka o w chorobie i zdrowiu. Nie mogłam skoncentrować się na tym, co sobie przeżekaliśmy, tylko cały czas myślałam, że Niko będzie wypowiadał te słowa po raz drugi. Czy wtedy chociaż przez chwilę wyobrażał sobie ciężar tej przysięgi, rzeczywistość, której być może będzie zmuszony stawić czoło? Czy spodziewał się, że w przypadku Caitlin, z jej jędrnymi bicepsami i błyszczącymi włosami, spełni się to w chorobie, że będzie patrzył, jak jego żona gaśnie z tygodnia na tydzień? Czy kiedy myślał o dzieciach, wyobrażał sobie, że będzie siedział przy stole nakrytym dla dwojga i rozmawiał pogodnie z nastoletnią córką, usiłując ignorować miejsce, na którym kiedyś siedziała Caitlin, szokująco i zuchwale ziejące pustką. Głos mu zadrżał przy tych słowach. Położyłam mu dłoń na ramieniu, żeby go uspokoić i zapewnić, że przez następne pięćdziesiąt lat zamierzam iść przez życie jak taran i nie grozi mi nawet płaskostopie. To jak chwycił moją rękę, uświadomiło mi, że jego pierwsze małżeństwo ukształtuje drugie. Na szczęście żyłam już na tyle długo, żeby nie spodziewać się bajki. Rozdział drugi. Lara. Wśród zebranych rozległ się szmer zaprobaty. Rodzina Farinelli jednomyślnie zmarszczyła brwi. Kiedy Maggie weszła do sali boso, ściskając w ręku pojedynczy kwiat słonecznika. Idąc nawą pod ramię ze swoim synem samym, może nie tańczyła, ale poruszała się niemalże w tanecznych podskokach, jakby rytm Chapel of Love wnikał w jej stopy i zalewał nogi falą radości. Kiedy sam, w cylindrze i fraku w rozmiarze chłopięcym, zakołysał lekko do rytmu ramionami, miałam nadzieję, że nikt poza mną nie słyszał komentarza mojego męża Massima. Jakby cyrk przyjechał, nie mogłam się powstrzymać i zerknęłam na Annę, moją teściową, która stała wyprostowana jak struna w toczku tkwiącym na czubku głowy, niczym przyczajony drapieżny orzeł. Na jej twarzy malował się wyraz doskonałej pogardy, jakby musiała koncentrować się na tym, żeby nie krzyknąć. Niech ktoś wyłączy to lampolenie! Z trzepotem woalki Anna pochyliła się do przodu i podchwyciła moje spojrzenie. Była zbyt dobrze wychowana, żeby zrobić znaczącą minę, którą mógłby zauważyć ktoś inny, ale wiedziałam, że już się szykuje w blokach startowych, by zacząć porównywać mnie z nową synową. Może nawet tym razem miałam szansę wyjść z tego zwycięsko. Po tylu latach wysłuchiwania, że Caitlin tak pięknie odzyskała figurę po urodzeniu Franceski, no ale ty miałaś cesarkę, to pewnie nie pomogło. Po czym następowały porady, jak można zamaskować ten brzuszek szalem. Co jakiś czas znajdowałam na stole w kuchni wycinek z Daily Mail w rodzaju Schudni o cały rozmiar w dziesięć dni. Wytykano mi także braki w ogrodnictwie, gotowaniu oraz jak to nazywała Anna, administrowaniu gospodarstwem domowym. Miałam więc nadzieję, że Megi nie będzie dysponowała ogromnym zasobem sekretnych umiejętności, którymi mogłaby mnie zawstydzić. Znałam Annę na tyle, by wiedzieć, że spróbowała wszystkich sposobów, żeby odwieść Niko od ślubu z Megi. Dwa lata to o wiele za wcześnie. Jesteś jeszcze w żałobie. To nie fair wobec Franceski. Nie potrzebuje nowej matki, potrzebuje ojca, który się na niej skupi. Naprawdę chcesz wychowywać nieślubne dziecko? Jakiegoś innego mężczyzny? Prawdopodobnie użyła dokładnie takich słów. Wszystko, co nie pasowało do światopoglądu Anny, należało wyselekcjonować i odstrzelić. Najwyraźniej jednak nie udało jej się zniechęcić Niko do megi. Twarz miał rozpaloną wzruszeniem, jakby nie mógł uwierzyć, że oto pojawiła się ta beztroska istota, by ożywić surowe korytarze domostw Farinellich. Zdumiewające, że Megi miała 35 lat, tyle samo co ja. Traktowała dorosłość z lekkością, niczym stan, który przybierała, kiedy było to absolutnie konieczne przerywnik w dobrej zabawie i nie troszczeniu się o jutro. Ze staranną, przyciętą równo do podbródka fryzurą, z perłowo-różowymi paznokciami i w uwielbianych przez Massima sukienkach do kolan wyglądałam na dziesięć lat starszą od niej. Mimo pomrukiwań Anny, że ich małżeństwo jest skazane na klęskę, wcale nie było mi żal Megi. Zazdrościłam jej, zazdrościłam im tej płomiennej intensywności nowego uczucia, optymizmu, nadziei na przyszłość. Wyobrażałam sobie, jak Niko się śmieje, kiedy ona śpiewa przy włączonym radiu, jak całuje ją przelotnie w czubek głowy, kiedy ona siada przy stole, jak poprawia jej szalik przed wyjściem do pracy. Poczułam ukłucie nostalgii za czasami, kiedy Massimo wślizgiwał się do mojego gabinetu i zmiatał z biurka wszystkie starannie ułożone papiery, a szczegóły rachunków, w których kontrolę przeprowadzałam, wylatywały mi z głowy, wyparte dzikością jego pocałunków. Za służbowymi kolacjami, na których byliśmy tak pochłonięci sobą, że odrywaliśmy się od siebie dopiero, kiedy kelnerzy zaczynali sprzątać. Mm, tęskniłam za tą bliskością, tym porozumieniem, które otwierało drzwi do poczucia przynależności, bycia znów częścią rodziny. Hm, szkoda, że nie wzięłam na ten ślub taty. Massimo miał na sercu tylko jego dobro. Nie chciał, żeby tate zdezorientowały te wszystkie nowe twarze, ale tata wciąż kocha muzykę, a ta piosenka z lat 60. była akurat w jego stylu. Uszczęśliwiał mnie każdy pojawiający się u niego przebłysk kojarzenia. Cudownie byłoby teraz zobaczyć go znowu w garniturze, eleganckiego i uśmiechniętego, takiego, jaki był kiedyś, jacy wszyscy kiedyś byliśmy. Skupiłam się z powrotem na Niko i Megi, którzy właśnie składali przysięgę. Patrząc na nich, dostrzegłam spięty wyraz twarzy Franceski. Mimo czarnowictwa Anny uważałam, że powtórne małżeństwo Niko jest dobre dla jego córki. Moja matka umarła, kiedy byłam malutka, a mój kochany ojciec blaknął teraz jak stara polaroidowa odbitka – więc byłabym w siódmym niebie, mieszkając z ciepłą, wesołą macochą, na którą mogłabym liczyć. Może, gdybym miała kogoś, z kim można by porozmawiać o wszystkim, a nie schorowanego tatę, którego musiałam chronić, moje życie wyglądałoby zupełnie inaczej. Zanim jednak zdążyłam się zagłębić dalej w roztrząsanie przeszłości i teraźniejszości, mój siedmioletni syn, Sandro, dostrzegł pająka czmychającego spod krzesła. Odkąd kilka dni temu zaginęła nasza kotka Misty, Sandro był jeszcze wrażliwszy i bardziej przelepny niż zwykle, a jego blada twarzyczka miała taki wyraz, jakby właśnie przeczytał w samolocie instrukcję ewakuacji i tylko czekał na moment, w którym objawi się niebezpieczeństwo. Był całkowitym przeciwieństwem syna Megi, Sama, który, chociaż co prawda rzadko go widywałam, wyglądał jakby tłumienie szelmowskiego chichotu było dla niego codziennym wyzwaniem. Sandro zaczął się wiercić, szturchnął mnie i pokazał palcem pająka. Schyliłam się i szepnęłam, że to maleńkie stworzonko i nie zrobi mu krzywdy. Ale właśnie w tej chwili pająk nagle napotkał na swojej drodze budberyl, zawrócił i pobiegł prosto w stronę mojego syna. Sandro wrzasnął i wdrapał się na krzesło. Anna już się odwracała z marsowym obliczem, bez wątpienia gromadząc amunicję do kolejnej przemowy z cyklu. Lara stara się jak może, ale zupełnie nie kontroluje tego dziecka. Massimo przechylił się w bok, sięgając za moimi plecami i próbując złapać Sandra, ale ten zaczął uciekać wzdłuż rzędu pustych krzeseł. Pobiegłam za nim, chwyciłam go za rękę. I wyprowadziłam z sali, ciesząc się, że mam pretekst, żeby zostawić za sobą wszystkie oczekiwania i oskarżenia Farinellich. Chociaż nadal czułam potępienie, sączące się spod ozdobnych drzwi, które starałam się zamknąć za nami po cichu. Przytuliłam Sandra, czekając, aż obeschną muzy. łzy. No — Już dobrze, nie był taki duży. — Tak naprawdę to nie chodzi mi o pająka, mamo. Nie dlatego płaczę. Chcę, żeby Misty wróciła. Wszyscy chcemy, kochanie, nie martw się, niedługo się pojawi. Miałam nadzieję, że siedmiolatek nie będzie w stanie wyczuć w moim głosie zwątpienia. Rozdział trzeci Megi W ramach miotowego Miesiąca udało nam się z Niko spędzić jedną błogą noc w piętnastowiecznym zajeździe. Na dłuższy urlop we dwoje postanowiliśmy pojechać, kiedy dzieci już się przyzwyczają do nowego życia rodzinnego, co, sądząc, z zachowania Franceski po dwóch tygodniach od naszego ślubu, może nastąpić na przełomie przyszłego stulecia. Przez poprzedni rok Niko usiłował stopniowo zapoznawać mnie z Franceską, ale nic to nie dało. Próbowaliśmy wprowadzać rodzinną atmosferę. A to spędzając wieczór w domu przy kary, a to wychodząc do kina. Na palcach jednej dłoni mogłam policzyć okazje, przy których Franceska nie rzuciła jakiejś zjadliwej uwagi o tym, że Caitlin była ode mnie lepsza, szczuplejsza, ładniejsza albo dowcipniejsza. Nawet gdybym była światowej klasy ekspertem w chodzeniu po skrzydle samolotu w locie, bez wątpienia by się okazało, że Caitlin też to potrafiła, w dodatku skacząc na drążku pogo. W końcu Niko zdecydował się na strategię. Jak ci się nie podoba, to trudno, ale ustaliliśmy, że sam i ja wprowadzimy się do nich dopiero tydzień przed naszym ślubem. Miało to być jak wytyczenie linii na piasku, po przekroczeniu której będziemy musieli znaleźć sposób, żeby zgodnie żyć pod jednym dachem, na dobre i na złe. Nie masz nic przeciwko wprowadzeniu się do domu, w którym mieszkała Caitlin? zapytał. Kiedy mi się oświadczył jeszcze długo przed ustaleniem daty ślubu, rozwiałam jego obawy, uznawszy, że wyszłabym na hamidło, gdybym miała wątpliwości co do przeprowadzki z mieszkania wielkości mysiej nory, w którym gnieździłam się z mamą i samem, do wiktoriańskiego szeregowca Niko z dwiema łazienkami i czterema sypialniami. Usiłowałam, co prawda, wykoncypować, jak powiedzieć. — Nie chcę spać w łóżku, które z nią dzieliłeś, a już na pewno nie w tym, w którym umarła — nie wychodząc przy tym na gruboskórną krowę. Ale jakoś mi się nie udało. A Niko, zupełnie jakby miał wgląd w najpodlejszą, najbardziej gównianą część mojej duszy, oznajmił. Wybierzemy razem nowe łóżko. Nie rozwinął tematu, a ja byłam mu idiotycznie wdzięczna, że nie muszę się zastanawiać, która strona materaca z dopasowującej się do kształtu ciała pianki termoelastycznej należała do katlin jak się okazało, kupienie nowego łóżka nie sprawiło, że poczułam się u siebie. Dwa tygodnie po ślubie nadal budziłam się z przeświadczeniem, że musiałam zasnąć w trakcie sesji zdjęciowej dla luksusowego magazynu wnętrzarskiego. Szare poduszki w turkusowy rzucik, podkreślający splot subtelnie prążkowanego obicia fotela. Szafy w stylu szabyszyk, niby podniszczone, ale z klasą, z ceramicznymi uchwytami, które wyglądały jakby zrobiono je ręcznie w Toskanii i miejsce do przechowywania wszystkiego. Nawet tace wkładało się w kuchni do specjalnej przegródki zamiast wpychać je w kąt przy lodówce, skąd wypadały i odcinały człowiekowi kostki u nóg, jeśli za mocno trzasnęło się drzwiczkami. Brak bałaganu sprawiał, że dom Niko wyglądał, jakby nikt tak naprawdę tu nie mieszkał. Zupełne przeciwieństwo mieszkania mamy, gdzie w przedpokoju piętrzyły się rowerowe akcesoria mojego syna, w cieplarnianej atmosferze dużego pokoju rośliny doniczkowe pleniły się jak tryfidy, a chomik sama ze swoimi coraz bardziej skomplikowanymi wybiegami zajmował więcej miejsca niż cała nasza trójka razem wzięta. Kiedy trzeba było opakować prezent, wymienić bezpiecznik czy podeprzeć palikiem słonecznik w ogrodzie, byłam pewna, że niko powie, w tamtej szufladzie. Ja natomiast zawsze wolałam zdawać się na szczęśliwy traf, grzebiąc w kupie szpargałów pod zlewem jak pies rozkopujący króliczą norę. Mogłam się tylko domyślać, że Caitlin prowadziła bezwzględną politykę wyrzucania jednej rzeczy za każdym razem, kiedy do domu przynoszono coś nowego. Rozpaczliwie chciałam wyprowadzić się do mamy. Przez ostatnie trzy lata, odkąd nie było mnie już stać na czynsz za własne lokum, spaliśmy u niej z samem na rozkładanej kanapie w dużym pokoju. Wśród porozwieszanych tu i ówdzie lampek choinkowych, patchworkowych poduszek i narzut w kolorach tęczy czułam się jak w marokańskiej kazbie. Teraz jednak to, czego tak pragnęłam, rzeczywistość, w której nie potykałabym się o buty piłkarskie wstając w środku nocy, klucz do zaworu termostatycznego kaloryfera znajdowałabym w pięć sekund, a w kuchni miała sosierkę idealnej wielkości, wbijało mnie w poczucie, że jestem gościem w cudzym domu. Tak, jakbym musiała się w nim poruszać bezgłośnie, by nie zakłócać spokoju i nie pozostawiać śladów mojej obecności. Zaczęłam myśleć, że może byłoby dla nas wszystkich lepiej przeprowadzić się tam, gdzie jedynymi wspomnieniami o Caitlin byłyby te, które niko postanowił ze sobą zabrać. Inne, widmowe obrazy czające się za każdym rogiem, rozpychające się między nami na niewygodnych francuskich sofach, wypełzające nieproszone z ukrycia. Przestałyby nas wtedy dręczyć. Czasem wyobrażałam sobie, jak długie, eleganckie palce Caitlin zaciskają się na tych samych klamkach, których dotykam, albo jak rozsuwa ona zasłony w sypialni, zerkając przez ramię na niko, na wachlarzyki jego ciemnych rzęs na poduszce i na drgające jeszcze we śnie wargi. Odsłaniając okno, specjalnie sięgałam bardzo wysoko albo bardzo nisko, żeby moje palce nie zacisnęły się na grubej tkaninie tam, gdzie wcześniej dłonie Caitlin Mogłam w kilka chwil uszyć jakieś nowe zasłony. Pewnie powinnam. Sytuacja była jednak inna, niż gdybym weszła do domu opuszczonego przez ex żonę po zajadłej batalii rozwodowej i pomyślała dobra, zaraz się pozbędziemy jej starych gratów, wynajęła kontener i wrzuciła do niego talerze nie do kompletu, stary wolnowar oraz do połowy zużyte kosmetyki. Tutaj wszystko, co lądowało w koszu... Było cząstką matki, której Franceska nigdy nie odzyska. Kolejnym krokiem do zaakceptowania tego, że jej tata znalazł sobie kogoś, kto ma inny gust, jeśli chodzi o zasłony, o zastawę kuchenną, o życie. Poruszyliśmy z Niko wstępnie temat przeprowadzki, ale postanowiliśmy go nie rozwijać, dopóki nie unormuje się sytuacja z Franceską. Nie wydawało mi się, żeby miało to się stać w dającej się przewidzieć przyszłości, bo nawet najdrobniejsze zmiany prowadziły do awantury. Dopiero co tego ranka Franceska teatralnie pociągnęła nosem, wąchając swój szkolny sweter i powiedziała. — Ma jakiś dziwny zapach. W czym go uprałaś? — A ja? Poczułam się nieswojo, bo odkąd nie byłam już taka spłukana, postanowiłam, że będę się trzymać pewnych zasad, więc zaczęłam eksperymentować i zamieniłam zwykły proszek na jakiś ekologiczny wynalazek. Pominęłam tę część dotyczącą wartości moralnych i zaczęłam mamrotać coś o wpływie detergentów na ropuchę paskówkę. Wściekła odpowiedź Franceski sprowadzała się do czegoś w duchu. Mama zawsze używała persilu, a ja mam w dupie ropuchy traszki, a już zwłaszcza ciebie. Jakby miała nadzieję, że niedługo nałykam się przypadkowo kwasu solnego. Coś się nie odzywasz, powiedział Niko, kiedy tego wieczoru usiedliśmy wszyscy razem do kolacji. Nakrył moją dłoń swoją. Nic ci nie jest? Wyrwałam swoją rękę. Potwornie dziwna sprawa. Przy Francesce w ogóle nie mogłam dotykać Niko, mimo że całe moje ciało lgnęło do niego w poszukiwaniu otuchy, niczym wyciągające się macki ośmiornicy. Franceska siedziała przy stole i patrzyła na mnie z nienawiścią. — Skąd? Co miałoby być nie tak? Twoja córka mnie nienawidzi. Idzie nam świetnie, jak jasna cholera. Nie taki przebieg wspólnych kolacji sobie wyobrażałam, kiedy mówiłam samowi, że ślub z Niko oznacza, iż staniemy się częścią większej rodziny. Jakby na dany sygnał, Franceska odrzuciła do tyłu długie, ciemne włosy i odepchnęła od siebie talerz. Nie lubię spaghetti carbonara. Niko pokręcił głową. Wcale nie, zajadałaś się tym na okrągło. Dalszy ciąg. Kiedy twoja mama żyła. Się w powietrzu niczym słowa wypisane na nocnym niebie zimnymi ogniami. No to nie lubię spaghetti Carbonara w wykonaniu Megi. Usiłowałam rozładować atmosferę, modląc się w duchu, żeby sam nie wykorzystał tej okazji do zaprezentowania własnych grymasów. Jak następnym razem będę robić makaron, to może mi pomożesz i zobaczymy, czy uda nam się ugotować coś, co będzie ci trochę bardziej smakowało. Franceska. Spojrzała na mnie, jakbym właśnie zaproponowała, żebyśmy uszyły sobie na prędce kosmiczne skafandry i poleciały na Marsa. Idealnie wybierając moment, sam nabrał duży łyk wody i kichnął, strzelając fontanną na wpół przerzutego spaghetti prosto na talerz Franceski. Tak gwałtownie odsunęła krzesło, zerwała się od stołu i pognała jak burza na górę. Po pięciu sekundach rozległ się huk zatrzaskiwanych drzwi, niemalże wyrwanych z zawiasów, a rządek pastelowych dzbanuszków Caitlin zadzwonił na kredensie. Sam, jak czujesz, że zaraz kichniesz, musisz zasłonić twarz ręką i odwrócić się od stołu. Ale sam zaniósł się łobuzerskim śmiechem, jaki uwielbiają dziesięcioletni chłopcy. Drobinki bekonu, kawałki grzybów i pasemka spaghetti walczyły o pozostanie w obrębie jego paszczy. Na litość boską, zamknij buzie to obrzydliwe. Mój ton był ostrzejszy niż zwykle. Nie chciałam, żeby Niko myślał, że zaprosił do swojego życia niesforne zwierzaki z zo. Niko jednak podał samowi kawałek papierowego ręcznika, mówiąc. Idź się wytrzyj, urwisie. Kiedy sam poszedł do łazienki na dole, żeby się doprowadzić do porządku, spojrzeliśmy na siebie i powiedzieliśmy jednocześnie. Przepraszam. <śm> po czym oboje wybuchnęliśmy śmiechem, Niko przyciągnął mnie blisko do siebie. Naprawdę mi przykro, nie powinna się tak do Ciebie odzywać. Ale nie wiem, czy mam ją ochranić, czy spróbować to ignorować. No, już sam dotyk jego policzka, który oparł o czubek mojej głowy, wystarczył, żeby szalejąca w moim sercu rozpacz trochę przecichła. Chciałam go zapytać, czy żałuje, że się ze mną ożenił, czy nie wolałby, żebyśmy po prostu dalej się widywali bez dzieci. Ale siedzieliśmy przy stole z bryzganym pasemkami spaghetti, słuchając tupania nóżką w sypialni na górze, od którego sufit mało się nie zawalił, więc prawdopodobnie w tych okolicznościach nie otrzymałabym takiej odpowiedzi, jakiej sobie życzyłam. Wtuliłam się więc w niego, rozluźniłam i rozkoszowałam tą chwilą, tym wyszarpanym fragmentem czasu, kiedy mogliśmy być po prostu parą, dotykać się, przytulać, kochać. Zamiast obmyślać strategiczne kroki budowania szczęśliwej patchworkowej rodziny. Na dźwięk uruchamianego w dużym pokoju Xboxa sama, Niko wypuścił mnie z objęć i zaczął skubać wystrzępione ręka w swetra. Na początku naszej znajomości przepraszał za swoje niechlujstwo, doprowadzało Caitlin do szału, ale mnie się podobało, że najlepiej się czuł w spłowiałych dżinsach i starych t-shirtach. Nie wyobrażałam sobie, że mogłabym być z takim facetem jak Massimo w granatowych garniturach i koszulach ze spinkami. Po wyskubaniu kilku nitek i powiększeniu nieco dziury w rękawie, Niko wreszcie podniósł głowę. Poruszał wargami, jakby usiłował znaleźć odpowiednie słowa i właściwie je ułożyć. Nie bardzo wiem, jak to załatwić, ale w weekend za dwa tygodnie przypada rocznica śmierci Kaitlin. Moja matka chce, żebyśmy wszyscy razem poszli na cmentarz, a potem zjedli u niej lunch. No, niech nikt nie śmie twierdzić, że nie mam kwitnącego życia towarzyskiego Imprezka na cmentarzu z rodziną byłej żony mojego męża hmm. ale pewnie bezemnie, mnie, co? Byłabyś bardzo mile widziana jasne, pomijając to, że byłoby ociupinkę dziwnie. Nie musiałam oglądać dowodów na to, że wszyscy, być może z moim mężem włącznie, nadal nie mogą przeboleć śmierci Caitlin ani wyrwy, jaką pozostawiła w ich życiu, w którym za to pojawiłam się ja. O nie. Przychodziło mi do głowy mnóstwo rzeczy, które wolałabym robić. Na przykład wciągać nosem chili, pomylić maść rozgrzewającą z klotrimazolem albo odciąć sobie którąś skończyn za pomocą drutu do krojenia sera. Uważam, że byłoby Niezręcznie. Poza tym Franceska nie chciałaby mnie tam widzieć. Napięcie na jego twarzy osłabło. Dziękuję, że mi to ułatwiasz. Wiem, że nie wygląda to idealnie. Mam nadzieję, że uda nam się przekonać Franceskę, żeby w ogóle poszła. Na razie kategorycznie odmawia odwiedzenia grobu Caitlin, ale może, nie wiem. W ten sposób upewniłaby się, że mama nie wróci, a ona musi sobie dawać radę dalej, tu i teraz. Może przestałaby ciągle czuć złość. A ty? Pocałował mnie w czubek głowy. A ja! Miałem fart i dostałem drugą szansę. Nie czuję już gniewu, tylko smutek, że Kaitlin umarła zbyt młodo i ominęło ją życie. Spróbował zażartować. Wiesz? Te wspaniałe chwile przy kolacji z Franceską. Wciąż nie wiedziałam, jaki przybrać wyraz twarzy, kiedy ktoś mówił o Kaitlin. Czułam się wtłoczona w pułapkę między miną przepraszającą a pełną poczucia winy. Chociaż zaczęliśmy się spotykać długo po śmierci Caitlin nikt nam nie wierzył. Jak na ironię, poznałam Niko tylko dlatego, że jego żona była chora i moja mama pomagała im w sprzątaniu i zakupach. I siedziała przy niej, aż do końca. Przyjeżdżałam po mamę, a Niko zapraszał mnie do środka. Po pierwszych kilku wizytach, kiedy stawałam na głowie, żeby nie zadać pytania, na które odpowiedź mogłaby brzmieć: do dupy, gówno, a jak pani myśli, do cholery? Zaczęłam wysyłać mamie smsy zamiast pukać do drzwi, bo wolałam poczekać w samochodzie. Mama jednak nie traktowała telefonu komórkowego jak urządzenia do rozmów na odległość. Najważniejsze było dla niej to, aby się nie rozładował. I tak, chcąc nie chcąc, poznaliśmy się z Niko w najgorszym okresie jego życia, a ja w końcu nie mogłam się doczekać naszych codziennych spotkań. Prawie rok po śmierci Caitlin wpadliśmy na siebie na mieście, poszliśmy na kawę i przypomnieliśmy sobie, jak bardzo lubimy swoje towarzystwo. Na pewno nie tylko ja czułam się niekomfortowo z powodu tych okoliczności. Chyba jednak musiałam zmierzyć się z tematem prędzej niż później, żebyśmy nie zabrnęli w sytuację, w której imię Caitlin wisi w powietrzu między nami jak wprawiający w zakłopotanie zapach, który wszyscy starają się ignorować. A może mogłabym przygotować tutaj lunch dla wszystkich? Żeby pokazać, że Caitlin jest, powinna być częścią naszego życia i nikt nie musi się wstydzić, że za nią tęskni. Niko pochylił się i mnie pocałował. Jesteś cudowna. A ja mam ogromne szczęście. Naprawdę byś to zrobiła? Pewnie. Poproszę mamę, żeby mi pomogła. Ucieszy się, że znów wszystkich zobaczy. Wtedy będziecie mogli skoncentrować się na Francesce, nie musząc się martwić, że obiad się spali na węgiel. Przyda wam się coś ciepłego do zjedzenia. Na cmentarzu cholernie wieje. To co? Dasz znać swojej matce? Niko kiwnął głową. — Oczywiście. Albo może mogłabyś podskoczyć do niej jutro, jeśli się odważysz? Jest życzliwsza, niż się wydaje. Na pewno ucieszy się na twój widok. — Nie byłam pewna, czy Niko ma rację. Właściwie fakt, że Anna mieszkała naprzeciwko nas, hamował moją chęć wyściubiania nosa poza frontowe drzwi. Po raz pierwszy w życiu patrzyłam w lustro przed wyjściem z domu. A jeśli chodzi o wpadanie naprzeciwko, Anna wysyłała różne przekazy, ale koniecznie wstępna kruasanta i cappuccino do nich nie należał. Moja błyszcząca, nowiutka obrączka nie wystarczy, żeby zaczęła traktować nas jak rodzinę. Anna zapewne nadal uważała moją mamę za obsługę, tak jak wtedy, gdy mama opiekowała się Kaitlin, a Anna odgrywała rolę pani na włościach i wydawała polecenia. Z kolei moja firemka poprawek krawieckich nie zrobi na niej wrażenia, skoro Niko był właścicielem jednego z największych centrów ogrodniczych w Brighton. Oh, zdziwiłabyś się, ile ludzie są skłonni zapłacić za małe drzewko laurowe? Rośliny to w dzisiejszych czasach kopalnia złota przynoszą fortunę! Prawdziwe przechwałki rezerwowała jednak dla swojego pierworodnego Massima, na którego rzucała się ledwie przekroczył próg, żeby mu zaproponować odpoczynek po ciężkim dniu pracy. O, jest księgowym, wiesz, znakomicie sobie radzi w jednej z najlepszych firm w kraju. O, bez wątpienia Anna uważała się za osobę stojącą na szczycie drabiny społecznej, spoglądającą z góry na hołotę w rodzaju pani Parker, kłębiącą się na samym dole, i ogarniała ją wściekłość, że udało nam się wspiąć po szczeblach tak wysoko, że stałyśmy się częścią jej życia. Ale oczywiście w jej oczach nigdy nie będziemy jej dorównywać. Widziała, jak przyjeżdżam po mamę starą, zdezelowaną fiestą. Wiedziała, że mieszkamy na osiedlu komunalnym. Łatwo było zrozumieć, że kiedy zobaczyłam dom z takimi luksusami jak garderoba na dole oraz komórka, doszła do wniosku, że usiedliłam Niko. No tak naprawdę jednak trudno mi było mieć do Anny pretensje. Czasami zastanawiałam się, czy sama nie miałam podświadomie pewnego planu. Tylko, że wśród emocji, które mnie dręczyły zawsze, kiedy byłam blisko niego, wszystko we mnie się rozświetlało, jakbym wcześniej nie zdawała sobie sprawy z bezdennej otchłani, w której żyłam, zanim Niko wypełnił ją miłością. Nawet uraza, którą żywiła do mnie Franceska, nie mogła sprawić, żebym żałowała, iż poznałam Niko mężczyznę, któremu dałam sobie zawrócić w głowie i który sprawił, że czułam się wyjątkowa, nic za to nie płacąc. Pochopnie zgodziłam się porozmawiać z Anną z samego rana, zaraz po wyprawieniu wszystkich do szkoły i pracy. A nazajutrz przygotowania do wizyty w siedzibie samej królowej matki po strachu okolicy. Wyskubywanie brwi, nitkowanie zębów, szukanie eyeliner'a, który oczywiście znalazłam na uchwycie klatki chomika. Trwały w nieskończoność. Skoczyłam jeszcze do toalety przy drzwiach frontowych i właśnie wtedy usłyszałam zgrzyt klucza w zamku. Poczułam przypływ zażenowania, że nie zamknęłam za sobą drzwi i niko albo co gorsza Franceska, która wróciła po coś do domu, przyłapie mnie ze spuszczonymi majtkami, ale o zgrozo do holu wmaszerowała Anna. Szeleszcząc czarnymi spodniami skrępy w jedwabnej bluzce i apaszce zawiązanej w węzeł, który na mojej szyi nasunąłby nieodparte skojarzenia z piratem poszukującym skarbu. — Chryste, panie, spodziewałam się, że ma klucz do naszego domu i pewnie użyję go w razie nagłych wypadków, ale o ile nie przegapiłam bijących z dachu kłębów dymu, był zwyczajny piątkowy poranek. -Anna na mój widok wykonała teatralny krok w tył, jakby przyłapała mnie na wyprawianiu jakichś nieopisanych bezeceństw z chomikiem. Jedną chwileczkę! zawołałam. Była chyba bardziej przerażona ode mnie, kiedy mieszkaliśmy wszyscy na kupie z mamą, nikt by nigdy nie zdążył do pracy czy do szkoły, gdybyśmy korzystali z łazienki kolejno, to znaczy pojedynczo. Podciągnęłam szybko spodnie i znalazłam Annę siedzącą w kuchni. Mierzyła wzrokiem pobojowisko z kawałków tostów i rozpaćkanego masła, które zostawił po sobie sam. Jej palce natrafiły na kleks dżemu na blacie i cofnęły się z obrzydzeniem, jakby właśnie para karaluchów zaczęła odprawiać jej przed nosem rytuał godowy. Demonstracyjnie wytarłam ręce, żeby nie mogła dodać do swojej listy rzeczy, których nie robiłam tak dobrze jak Caitlyn, tego, że nie myję rąk po wyjściu z toalety. — Przepraszam cię, Anno, trochę się spieszyłam. Czekałam, żeby ona z kolei przeprosiła za wdarcie się do naszego domu bez zapowiedzi, ale szybko uświadomiłam sobie, że nic z tego. Po sposobie, w jaki jej ciemne oczy lustrowały pomieszczenie, zorientowałam się, że celem wizyty nie jest sprawdzenie, czy już się zadomowiłam, lecz ocena moich umiejętności w zakresie prowadzenia domu. Najwyraźniej nie były one tak oczywiste, jak, dajmy na to, moja zdolność do oddychania albo chodzenia. Miała minę tak pełną dezaprobaty, że omal nie zaczęłam chichotać. Poprawiłam pasek. Herbatki? Piję wyłącznie kawę. No to kawy? Nie. Dziękuję. Oparłam się pokusie odegrania komedii, paru z w koktajlu ze szpinaku, gorącej czekolady z lufką brandy i postawiłam czajnik na kuchence. Nie ma powodu, żebym miała umrzeć z pragnienia. Wyjmując kubek z kuchennej szafki wybrałam najbrzydszy, najbardziej klocowaty taki, którego Kaitlin na pewno nigdy nie używała. Mogłabym zacząć rzucać przedmiotami, gdyby Anna oznajmiła. To był ulubiony kubek Caitlin. Uznałam, że pora uruchomić zaplanowaną ofensywę w Dzięku. Jeśli nie chciałam wymykać się cichcem z własnego domu jak włamywacz z paroma laptopami wetkniętymi w portki, naprawdę musiałam mieć Annę po swojej stronie. Nigdy nie będę panią domu, która krąży wśród gości stackami migdałowych ciasteczek i prowadzi dyskusję o najlepszym środku do usuwania kamienia z kranów. Ale może uda mi się przekonać Annę, że leży mi na sercu dobro jej syna i nie wodzę łakomym wzrokiem za jego portfelem? Nic dziwnego, że traktowała mnie z lekką podejrzliwością. Początkowo, ze względu na pamięć o Caitlin, nie afiszowaliśmy się z niko. Poza tym czekałam, że on powie. Dzięki, że pomogłaś mi przetrwać całą tę sprawę ze śmiercią żony, ale to by było na tyle teraz znajdę sobie jakąś mądrzejszą chudszą z większą klasą. Więc nie zawracałam sobie głowy obłaskawianiem przyszłej teściowej. Spędziłam niewiele czasu w towarzystwie Anny, zanim Niko postawił ją przed faktem dokonanym. Żenił się z córką opiekunki Caitlin. Nie było jednak odwrotu. Pokażę jej, że mogę być wspaniałą żoną, nawet bez szałowych ciuchów. Byłam bardzo ciekawa, co Anna sądzi o larze swojej drugiej synowej. Na razie rzadko się z nią spotykałam, ale nie poraziła mnie dotąd ciepłym i serdecznym przyjęciem. Zawsze wyglądała strasznie poważnie z tą swoją precyzyjną blond fryzurą i w bluzkach z wymyślnymi kokardami. Nie bardzo wierzyłam, że zostanie moją sojuszniczką przeciwko Annie a taka sojuszniczka naprawdę będzie mi potrzebna. Zamiast przekonywać Annę do siebie bzdetami o cudownych atrakcjach, jakie zaplanowaliśmy jako rodzina i wcisnąć jej jakąś bajeczkę o postępach, które poczyniłam z Franceską, Spanikowałam i wyjechałam z zakazanym tematem, choć ustaliliśmy z niego, że poruszamy go dopiero we właściwym momencie. Był to temat tabu, który należy zawczasu przećwiczyć i podejść do niego z takim samym taktem, jak do rozmowy o kartonowych trumnach z rodzicem w podeszłym wieku. Kiedy zrobiłam sobie herbatę i trzymałam kubek z pływającą w nim torebką, wypaliłam. Rozmawialiśmy ostatnio z Niko o przeprowadzce do innego domu. Pomyśleliśmy, że to mógłby być nowy start dla nas wszystkich. Brnęłam dalej w złowrogą ciszę, z coraz bardziej desperackim monologiem o tym, że może zdrowo będzie wybrać miejsce, które nie kojarzy się tak mocno Francescy z matką. Oczywiście nadal w Brighton, blisko morza i szkoły Franceski. Z każdym wypowiadanym przeze mnie słowem twarz Anny coraz bardziej tężała, aż zaczęłam się czuć jak na najgorszej rozmowie o pracy, kiedy uświadamiasz sobie, że mówisz coś przeciwnego do tego, czego oczekują od właściwego kandydata, ale nie masz dość rozsądku, żeby przerwać i powiedzieć. Może trochę źle zaczęłam? Kiedy wyraz zdumienia na delikatnej twarzy Anny przekształcił się w oburzenie, zająknęłam się i pomilkłam. Położyła łokieć na stole i teatralnie, w zwolnionym tempie, podparła podbródek dłonią. — Niko nie może się przeprowadzić gdzieś indziej. Farinelni mieszkają tutaj od prawie pięćdziesięciu lat. Mój mąż kupił każdemu synowi dom, żeby Niko i Massimo mogli być koło siebie, naprzeciwko nas przez resztę życia. Niko się nie przeprowadzi. To jego dom. Farinelli mieszkają na Siena Avenue od 1970 roku, odkąd przenieśliśmy się do Anglii. Wybraliśmy tę ulicę, bo jesteśmy z Sieny, i czuliśmy, że ta nazwa to dobry omen. Ha, zanim zdążyłam odpowiedzieć, zerwała się z krzesła. Taki to już problem, kiedy ludzie nie traktują rodziny jako czegoś ważnego. Usiłowałam się wycofać. Ano, przepraszam, nie chciałam cię zdenerwować. Oczywiście to cudowny dom i ulica też, ale ja tylko myślałam o Francesce. I chyba łatwiej by jej było mnie zaakceptować, gdybyśmy przeprowadzili się do miejsca zupełnie nowego dla nas wszystkich, które może nie wiązałoby się z tyloma wspomnieniami o Kaitlin. Nie chodziło mi o to, że mamy to zrobić jutro czy nawet w przyszłym roku. Gdybyś w ogóle myślała o Francesce, nigdy nie zmusiłabyś niko. Żeby się z tobą ożenił. Zdanie to wyrzuciła z siebie, cedząc słowa, jakby do tyłu przednich zębów przylepiła jej się ciągutka. Niespodziewana niechęć z jej strony sprawiła, że do oczu napłynęły mi łzy. Oczywiście. Wiedziałam, że Anna nie pali się, żeby mnie przyjąć na łono rodziny. Pogodziłam się z tym, iż może to trochę potrwać i prawdopodobnie nie wyglądam, jakbym się nadawała do roli pani Farinelli. Trochę przesadzista, z włosami, w wiecznym nieładzie, eufemistycznie rzecz ujmując oraz z naturalną, nie dającą się zwalczyć skłonnością do koszulek w hipisowskie wzory frędzli i falbanek. Nie spodziewałam się jednak, że będzie mnie nienawidzić. Po chwili poczułam, że odzyskuje oddech. Nie zmusiłam go, żeby się ze mną ożenił. Anna prychnęła. <noise> Oczywiście, że zmusiłaś. Może nie przystawiłaś mu pistoletu do głowy, ale Niko zawsze łatwo ulegał wpływom. Jest to wiele za miękki, jego brat ma znacznie więcej oleju w głowie. Pozbył się tej swojej niemądrej pierwszej żony, która nie chciała mieć dzieci, i znalazł taką, która rozumie, co to znaczy być panią Farinelli. Hmm. Nadzieja, że Lara może być moim sprzymierzeńcem, okazała się równie chybiona jak mój genialny pomysł sprzedania domu i znalezienia nowego miejsca dla naszej dziwnej, niedobranej rodzinki. Proszę bardzo. Wyłożono karty na stół, całą talię, aż im się krawędzie zwijały w brutalnym świetle prawdy. Anna mnie nie akceptowała. Uważała, że Niko jest słabym człowiekiem, a ja wymusiłam na nim małżeństwo, ruszając do ataku, kiedy tylko kaitlin łaskawie zechciała umrzeć. Nigdy bardziej nie tęskniłam za wspólnym spaniem na kanapie i za popisami wokalnymi mojej mamy, śpiewającej do butelki z sosem jak do mikrofonu. Rozdział czwarty. Lara. Po prawie miesiącu poszukiwania naszej kotki, wciąż nie mogłam pogodzić się z myślą, że może po prostu znalazła sobie inny dom, obficiej zaopatrzony w makrele albo leży martwa w jakimś żywopłocie. Usiłowałam być dzielna ze względu na Sandra, ale musiałam schować miski Misti do kredensu, żeby nie wybuchać płaczem za każdym razem, kiedy koło nich przechodziłam. Odziedziczyłam Misti trzy lata temu, kiedy mój tata poszedł do domu opieki. Zawsze, patrząc na nią, widziałam jego i przypominałam sobie czasy, kiedy mieszkaliśmy razem. Obraz taty, głaszczącego kotkę po grzbiecie podczas oglądania Question Time albo słuchania radiowego tasiemca The Archers, a nie zdezorientowanego staruszka z trudem zapinającego guziki ze skoncentrowanym wyrazem twarzy, która radośnie rozpromienia się dopiero wtedy, gdy wchodziłam do świetlicy pensjonariuszy. Odkąd misty z nami zamieszkała, całkowicie ignorowała starania Massima, który próbował ją zwabić kawałkami tuńczyka, głaskaniem po łebku czy potrząsaniem pluszowymi myszkami na patyku. Tuliła się natomiast do Sandra, jakby jego kolana były stworzone na legowisko dla jej burego zadka. Z początku Massimo obracał to w żart. Hm, ta kocica nie zdaje sobie sprawy, jak dobrze jej się powodzi. Niewdzięczne kocisko. Kto niby ją zaopatruje w kurzą wątróbkę, hm? Dobrze, że chociaż moja żona mnie docenia. Śmiałam się i droczyłam z nim, że Misty to jedyna kobieta, która nie uważa go za ósmy cud świata. A on rzucał mi rękawice, zapowiadając, że Kotka pokocha go bardziej ode mnie, kiedy tylko podziała na nią jego nieodparty urok. Co kilka miesięcy podejmował wyzwanie, nie mogąc uwierzyć, że istnieje jakieś stworzenie obojętne na jego wdzięki. Ale Misty! Wszystkie próby przekupstwa frekasami odwijaną z kłębka włóczką czy kuszącym kici, 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 zbywała wzgardliwym spojrzeniem, po czym oddalała się, żeby wskoczyć sandrowi na kolana. Sandro nawet próbował przekonać Misty do masima, kusząc ją kawałeczkami kurczaka. Siadała wtedy na kolanie Masima na jakieś pięć sekund, pożerając smakołek, po czym zeskakiwała z lekceważącym machnięciem ogonem. Massimo trochę się śmiał, trochę kloł, a Sandro po cichu cieszył się, że w tej jednej rzeczy jest lepszy od swojego ojca. Teraz, cztery tygodnie po zniknięciu Misty, kiedy leżałam w nocy w łóżku, ciągle wydawało mi się, że słyszę dźwięk dzwoneczka, który rozbrzmiewał, gdy przechodziła przez kocią klapę w drzwiach, albo jej żałosny płacz na dachu garażu. Schodziłam na palcach na dół, żeby to sprawdzić, ale nie było po niej śladu. Wsuwałam się z powrotem do łóżka, a Massimo wyciągał rękę, żeby ścisnąć moją dłoń i przyciągał mnie do siebie, a ja szlochałam. Jakoś nie mogłam dać sobie spokoju z poszukiwaniami. Dzisiaj znów obeszliśmy z Sandrem okolice, rozwieszając zdjęcia Misty patrzącej w obiektyw pięknymi bursztynowymi oczami, z apelem do sąsiadów, by przeszukali swoje szopy i garaże. Nie wiem dlaczego, ale jej zniknięcie sprawiło, że moja rozpacz z powodu powoli tracącego pamięć taty wezbrała i zmieniła się w kłębowisko uczuć, nad którym z trudem panowałam. Przy każdej wbijanej w słupek ogrodzenia, pinesce, każdym przyklejanym w oknie wystawowym plakacie, czułam się tak, jakbym usiłowała odnaleźć nie tylko kotkę, lecz siebie. Jakbym oferowała nagrodę za tę kobietę, którą byłam dziesięć lat temu, zanim Massimo uwiódł mnie swoim wiktoriańskim domem, wysoką pozycją w pracy, pragnieniem posiadania dzieci. Miałam wtedy dwadzieścia pięć lat i mieszkałam z tatą w połówce bliźniaka z lat trzydziestych, więc propozycje Massima oznaczały dla mnie wizję przynależności do nowego plemienia. Do rodziny, która robi wspólne, spontaniczne imprezy przy Grillu, przy najskromniejszej okazji otwiera szampana i zawsze ma w garnku dość, by nakarmić jeszcze jedną gębę. Nie to co nasz dom, z firankami w oknach, nożem do masła i plastikowymi pojemnikami na żywność, w którym wszystkie moje próby zmian kończyły się wygłaszaną zawsze w dobrej wierze radą taty. Nie bierz na siebie za dużo. Częścią uroku Masima było też to, że uparcie powtarzał. — Jesteś jedyną kobietą na świecie, z którą chcę mieć dzieci. <laughs> — Jak pochlebnie i prosto to wszystko brzmiało. Nie zdawałam sobie sprawy, że Massimo oczekuje określonego typu potomka. Krzepkiego, żywego, lubiącego sport i pewnego siebie, będącego lustrzanym odbiciem jego gustów, zdolności, intelektu. A nie najwidoczniej syna takiego jak Sandro, wiecznie zamyślonego o artystycznej duszy, którego sama obecność stawała się raczej irytować Massima, niż go oczarowywać. Teraz jednak zniknięcie Misty spowodowało, że Massimo stał się znacznie życzliwszy dla Sandra, jakby wreszcie zaczął poznawać naszego wrażliwego chłopczyka. Już od kilku tygodni nie podniósł głosu, żeby zbesztać go zaporzucony na kanapie papierek po cukierku, albo bezpańską skarpetkę na schodach. Nieśmiało kiełkowała we mnie nadzieja. Może rozpacz Sandra przypominała Massimowi, jak bardzo kocha syna. Z drugiej strony musiałam walczyć ze sobą, żeby nie czuć się pominięta, kiedy siadali razem do budowania z klocków Lego, wyskakiwali do kina albo na lody, żeby oderwać Sandra od tego tematu. Massimo nigdy mnie nie zapraszał na te wyprawy, mrugał tylko i mówił. Sandro powinien spędzić trochę czasu z tatą. Patrzyłam za nimi, jak szli ulicą. Drobna sylwetka Sandra obok muskularnej Massima, tak różni od siebie, o innym sposobie chodzenia, innej karnacji i różnym kolorze włosów. Tyle, że Sandro wreszcie szedł wyprostowany, jakby to niespodziewane zainteresowanie ze strony Massima dodawało mu pewności siebie. Mnie się to nie udawało. Zamiast kryć się po kątach, kiedy Massimo wracał do domu, Sandro przychodził do niego z propozycjami filmów, które chciał obejrzeć, czy informacjami o tym, że dobrze mu poszło w szkole. Już nie patrzył na mnie prosząco: "Ty powiedz tacie". Tylko Massimo potrafił rozmawiać z Sandrem o misji tak, żeby nie wywoływać u niego histerii. Ja starałam się unikać tego tematu, bo bałam się, że sama się rozpłaczę. Kiedy ostatnio syn wspomniał o kotce, Massimo odgarnął mu włosy z czoła i powiedział: Słuchaj. Koty to dziwne stworzenia. Zdarza się, że uciekają na jakiś czas, a potem wracają. A nieraz, chociaż rodzina naprawdę je kocha, znajdują sobie inną, z którą wolą zamieszkać. Musisz też pamiętać, że Misty ma 11 lat. Miała cudowne życie. Możliwe, że gdzieś zasnęła i już się nie obudziła. Sandrowi zadrżały wargi. Misty wróci. Nie poszłaby zamieszkać z inną rodziną. Nawet gdyby ktoś zaczął ją karmić, za bardzo by za nami tęskniła. A jedenaście lat to naprawdę nie tak dużo. Przecież była zdrowa. Massimo podniósł go i przytulił do piersi, poklepując po plecach. Nie martw się. To normalne, że jest ci źle, kiedy ktoś albo coś, co kochasz, umiera. Jeśli Misty nie wróci, kupimy ci nowe zwierzątko. Sandro zdobył się na nieśmiały uśmiech, wdzięczny za okazaną mu przez Massima dobroć. Nawet mnie, w mojej rozpaczy, zrobiło się cieplej na sercu, że mąż nie warknął na Sandra, żeby przestał płakać i był mężczyzną, tylko pozwolił mu wyrazić swoje uczucia. Jedno słówko zrozumienia ze strony Massima najdrobniejszy komplement, najmniejsza oznaka ojcowskiej aprobaty przewyższały wszystkie moje pochwały, mające wzmocnić ego Sandra. Przyjęłam z zadowoleniem, że osiągnęliśmy punkt zwrotny, w którym Sandro dojrzał na tyle, by stać się dla swojego taty kimś interesującym, a nie tylko wymagającym dzieckiem, odwracającym moją uwagę od Massima. Nie pierwszy raz wykazałam się zdumiewającą naiwnością. Rozdział 5. Maggie. Po tym jak Anna zareagowała na moją sugestię przeprowadzki, jakby grała w Ojcu Chrzestnym. Wywiesiłam białą flagę i zostawiłam Niko niewdzięczne zadanie przekazania jej, że w rocznicę śmierci Caitlin zjemy lunch u nas. Wykazał podziwu godną postawę, uznając, że Anna będzie musiała jakoś to przełknąć, i oświadczył litość boską mama zachowuje się czasem zupełnie irracjonalnie skoro zdecydujemy że przeprowadzka może okazać się dobra dla naszej rodziny musi się z tym pogodzić a jeśli nie zechce przyjść tu w sobotę na obiad to będzie musiała zjeść sama gotowane jajko wystarczy że staramy się przekonać do siebie franceskę nie będę jeszcze dogadzał kaprysom mamy i ty też nie powinnaś nadeszła rocznica której nie trzeba było zakreślać kółkiem w kalendarzu 20 lutego było w tym roku przejmująco zimno i pochmurnie. Znów czułam się winna, że w ogóle istnieje i oddycham, przypominając Francesce o wszystkim, co straciła, a jeszcze jej nie przekonałam, że mogę wnieść coś wartościowego do jej życia. Chociaż Franceska odziedziczyła poniko złocistą skórę i ciemne włosy, była wykapaną córką Caitlin, z wyrazistymi rysami i chudziutką figurą. Moja mama zdecydowanie zaliczyłaby ją do kategorii osób, które trzeba trochę podkarmić. Zaproponowałam, że zrobię jej jajecznicę. Nie jestem głodna. Zjedz coś ciepłego, na cmentarzu będzie zimno. Wiem, że na cmentarzu jest zimno, odparła, wpychając do ust garść chrupek Quavers. Niko zerknął na mnie, prosząc o wyrozumiałość dała im spokój. Dzisiaj nie wygram żadnej wojny. Było mi okropnie smutno, kiedy patrzyłam na Franceskę, jej bladą twarzyczkę i palce obskubujące nerwowo skórki przy paznokciach, aż robiły jej się bolesne ranki. Miałam trzydzieści pięć lat i nie potrafiłam sobie wyobrazić świata bez mojej mamy, która, chwała Bogu, zgodziła się pomóc mi z obiadem. Zjawiła się akurat, kiedy cała rodzina Farinelli'ch zbierała się przy furtce, skąd miała ruszyć pieszo na cmentarz położony na wzgórzu. Mama zaczęła hałaśliwie przepychać się przez tę grupkę, wykrzykując: jaki Sandra, piękny chłopak, i jak bardzo urósł, jaki to dzisiaj ziąb, w końcu to luty, i dlaczego Franceska nie ma rękawiczek. Bezskutecznie usiłowała wcisnąć dziewczynie swoje mitenki. Nic sobie nie robiła z tego, że wszyscy stali jak kręgle pod ścianą. Trajkotała dalej, podziwiając białe róże, które trzymała Franceska, głaszcząc Sandra po głowie i wciskając mu do rąk Tofi. Lara wyglądała mi na kobietę, która zamieni synowi te cukierki na kruszone ziarna kakaowca albo niesiarkowane, suszone morele, kiedy tylko moja mama się odwróci. Biedny Sandro. Patrzyłam na niego, jak przemykał na wpół zaplątany w moherowe ponczolary. Ubrany w białą koszulę z kołnierzykiem i sweter, wydawał się taki blady i zmarznięty. Miał tylko pięć lat, kiedy umarła Caitlin. Ledwo ją pamiętał. Zaproponowałam, że się nim zaopiekuję, kiedy wszyscy pójdą na cmentarz, ale zanim Lara zdążyła odpowiedzieć, wtrąciła się Anna. Nie, idzie z nami, to rodzinny dzień. Jakby miały go tam czekać atrakcje na miarę Disneylandu, karuzela z wirującymi filiżankami i wodne zjeżdżalnie, a nie nagrobek z czarnego granitu i mnóstwo silnych emocji krążących wśród zebranych. Przez chwilę dopuściłam do siebie niegodziwą myśl, że Anna i ich zbiorowa żałoba to kolejny sposób na wykluczenie mnie z klanu. Poczułam ulgę, kiedy mama wpadła do środka przez frontowe drzwi, a ja mogłam odciąć się od Farinelli i od skomplikowanej pajęczyny napięć między nimi. Dziwne przyjść tutaj i nie iść na górę do Caitlin. Zwalczyłam w sobie irytację, że nawet mama uważa nieobecność Caitlin za nienaturalną. Pomogłam jej zdjąć palto, a dokładniej kosmaty kożuch, zastanawiając się przelotnie, czy jakiś mongolski pasterz nie drży gdzieś na mrozie pozbawiony przyodziewku. Kiedy odwróciła się do sama, który właśnie wrzasnął – babcia! – ze szczytu schodów, powiesiłam kożuch w garderobie. Sam omal nie przewrócił mojej mamy, rzucając się na nią z ostatniego stopnia. Serce mi się ścisnęło na widok nieskrępowanego uścisku, jakim ją obdarzył. Natychmiast wyciągnęła z torby Twixa. Stęskniłeś się za babcią, co? Sam kiwnął głową, po czym porwał mamę na górę, żeby pokazać jej swój pokój. Kiedy wróciła, powiedziała. Zawsze mówiłam, że ten dom jest jak szykowny hotel. Powinnaś pomyśleć, czy by nie przyjmować tu gości. Mogłabym przychodzić codziennie rano i przygotowywać im śniadanie. Mama na każdym kroku widziała okazję do zarobku, coś zreperować, uszyć, sprzedać, zamienić. Tak przetrwała. Często wyszukiwała na śmietniku różne rzeczy, które potem sprzedawała z bagażnika. Niestety, kiedy jedna stara maszyna do szycia znajdowała nowy dom, to już na jej miejsce w mieszkaniu wskakiwał stołek o trzech nogach, leżak czy włochata poduszka. Chciałabym zobaczyć minę Anny, gdybyśmy zaczęli prowadzić pensjonat ze śniadaniem. Dajesz sobie radę finansowo? — Odkąd się wyprowadziliśmy. Mam trochę odłożone, jeśli potrzebujesz. — A daj spokój, skarbeńku. Nie potrzebuję twojej forsy. Mam nową robotę. Opiekuję się biedaczką, która myśli, że Niemcy po nią idą i ciągle chowa całą swoją biżuterię w owsiance. Parę dni temu mało brakowało, wybuchłaby jej mikrofalówka, bo w miseczce z owsianką ukryła kolczyki. Kochana mama zawsze miała w zanadrzu jakąś historyjkę, przygodę do opowiedzenia. Dzięki poczcie pantoflowej rodziny angażowały ją do pomocy przykrewnych, którymi nie miały czasu się opiekować. Byli jej za to wdzięczni, a ona nie narzekała na brak zatrudnienia. – Co tam, Uniko? Już się przyzwyczaiłaś do bycia żoną, a on się przyzwyczaił, że ma nową? Mama się roześmiała, a do śmiechu szybko dołączył nikotynowy kaszel. Powtórzyłam jej, co powiedziała mi Anna. — Cholerny babsztyl! Zmusiłaś chłopaka, żeby się z tobą ożenił. Akurat! Niko ma szczęście, że za niego wyszłaś. Pochodzisz z trzech pokoleń samotnych matek. Mam nadzieję, że jej o tym powiedziałaś. Chrzanić farinelich na ich alei. Parke równy mieszkają na osiedlu komunalnym Mulberry Towers. Od ponad sześćdziesięciu lat i jakoś nigdy nie potrzebowały męża. Po tej wypowiedzi odchyliła się energicznie na krześle, jakby właśnie udowodniła ponad wszelką wątpliwość, że Anna jest kompletną idiotką. To trzeba było mamie przyznać i argumenty zawsze były triumfem nielogicznej siły przekonywania. Musiałam się roześmiać. Nie sądzę, żeby historyczna niezdolność kobiet z naszej rodziny do złapania męża skłoniła Annę do zmiany zdania na mój temat. Twarz mamy złagodniała. Mimo wszystko cieszę się, że znalazłaś męża skarbie, Niko, to miły chłopak. Trochę wydelikacony, jeśli chodzi o jedzenie, ale całkiem niezły jak na makaroniarza. Mama jeszcze nie doszła do siebie po kolacji, na którą zaprosił ją Niko, jeszcze przed naszym ślubem, i podał pusę młodego kurczaka. Przez całą drogę do domu mówiła tylko o tym, że za cenę jednego takiego małego, kościstego pusyna mogłaby kupić cztery kurczaki w Lidlu. Mamo, on się tutaj urodził, jest Brytyjczykiem. No, jak tam sobie chcesz, jeśli tylko jesteś szczęśliwa. Urwała, zmrużyła oczy. Bo jesteś szczęśliwa, prawda? Wzięłam głęboki wdech. Z trudem odnalazłam rzeczowy ton. Nie chciałam, żeby mama sobie pomyślała, że straciłam charakter Parkerówien i zupełnie zmiękłam odkąd zostałam żoną. Oczywiście! że jestem. Niko jest naprawdę cudowny. Muszę jeszcze tylko przekonać do siebie resztę mafii i wszyscy będziemy mogli pogalopować w stronę zachodzącego słońca na tłuściutkich kucykach.